Zaczynamy program Wolne Głosy. Witam Państwa i zapraszam na spotkanie z gośćmi. A Państwa i moimi gośćmi dzisiaj są Joanna Miziołek, wprost, witam. Dzień dobry. A także Mirosław Skowron, Polskie Radio, witam serdecznie. Witam Państwa. Szanowni Państwo, dzisiaj spotkanie, o którym mówią chyba wszystkie media zagraniczne. Władimir Putin spotyka się z Joe Bidenem, albo na zmianę Joe Biden spotyka się z Władimirem Putinem. Przekaz jest tutaj różny, bo już na początku spotkania Władimir Putin podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych za zainicjowanie tego spotkania. No i teraz powstaje pytanie. Po pierwsze, czy są powody do obaw? Czy te relacje polsko-rosyjskie, przepraszam, amerykańsko-rosyjskie, czy one się zmienią i czy będą miały wpływ również na to, co dzieje się w Europie? Joanna Miziołek. Ja myślę, że one mogą się zmienić. To znaczy na początku zawsze każdy prezydent Stanów Zjednoczonych podchodzi, powiedziałabym, jednak do tego spotkania w jakiś taki sposób pozytywny, a później jednak się okazuje, że ta ostra polityka, która była stosowana między innymi na przypadku Donalda Trumpa, jednak występuje, więc być może w przypadku Joe Bidena, mimo tych takich ciepłych zapowiedzi, ta ostra polityka też w końcu się pojawi, chociaż mieliśmy zupełnie inne, mam wrażenie, spotkanie. Teraz ta atmosfera było przynajmniej z tych setek, które widzieliśmy, taka rzeczywiście dobra. Dla nas czy to jest zagrożenie? Oczywiście, że jest to zagrożenie, dlatego że Władimir Putin pozwala sobie coraz śmielej postępować w Europie. Widzimy jego ekspansję w tych wschodnich krajach i tutaj oczekiwalibyśmy ze strony Stanów Zjednoczonych zdecydowanej reakcji, a póki co to jest taka trochę bardzo spolegliwa polityka, więc ja bym się oczywiście tego obawiała. No nie wiadomo, jak rzeczywiście to spotkanie w środku gdzieś tam przebiegło, jakie będą konkluzje ostatecznie z tego spotkania, ale mam nadzieję, że śladem trochę innych prezydentów Stanów Zjednoczonych będzie to jednak twardsza polityka niż nam się na początku wydaje, kwestia chociażby budowy Nord Stream 2 też jest interesująca. Pytanie, jak na to wszystko będą jednak patrzyły Stany Zjednoczone i czy będzie jakakolwiek reakcja na te chociażby ataki, jeśli chodzi na Białoruś, jeśli chodzi oczywiście o kwestię ukraińską, czy ta Europa Wschodnia będzie pozostawiona sama sobie przez Stany Zjednoczone, czy jednak będzie jakakolwiek odpowiedź ze strony Joe Bidena. I pan redaktor Skowron, bardzo proszę, panie redaktorze, czy, po pierwsze też, jakie tematy w ogóle powinny być poruszane? Czy wiemy, jakie tematy były poruszane, albo te, które są sporne? Na pewno były poruszane tematy polityki wobec Chin, bo to dlatego do tych spotkań dochodziło i dochodzi często z prezydentów Stanów Zjednoczonych, z prezydentem Rosji, żeby mieć pewność, że Rosja nie stanie tutaj po stronie Chin przy jakichś sporach i że zachowa neutralność. To jest dla Stanów Zjednoczonych najważniejsze, jeżeli o to chodzi. No bo te spotkania to są takie spotkania trochę jednak imperium, które wciąż jest imperium pomimo różnych kłopotów i państwa, które dawno już imperium nie jest, ale chce, żeby jego obywatele myśleli, że imperium nadal jest. Więc to nie jest spotkanie równoprawnych partnerów. To jest raczej spotkanie Stanów Zjednoczonych z państwem, które chce sprzedawać się na zewnątrz jako państwo bardzo istotne i bardzo ważne, ale które już tego typu interesów nie ma. I tu, tak jak Joanna Miziołek wspomniała, zawsze na początku prezydentom Stanów Zjednoczonych zdarzało się wygadywać nawet niesamowite głupoty na temat Rosji i Putina. Tak miał George Bush Jr., tak miał też prezydent Barack Obama. Później siłą rzeczy to, że amerykańskie interesy w wielu miejscach są jednak sprzeczne z interesami rosyjskimi, zwłaszcza interesy gospodarcze, dochodziło do pewnego zaostrzenia i do pewnych spięć. Moim zdaniem to, co się wydarzy pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, to będzie taka trzecia kadencja Baracka Obamy. Tak mniej więcej to będzie wyglądało, kiedy też Amerykanie popełnili wiele, wiele błędów, ale jednak na przykład to zwiększanie obecności wojskowej w Europie Środkowo-Wschodniej rosło z tego powodu, że to był bardziej długotrwały proces. To nie jest tak, że jeden prezydent może kompletnie zmienić politykę amerykańską. On ją może trochę zaostrzyć, trochę złagodzić. To zaostrzenie obserwowaliśmy przy okazji choćby prezydentury Donalda Trumpa i nie polegało na to. Na razie panu redaktorowi przerwę, bo to jest moje kolejne pytanie. Już zaczynają się porównania, jaką politykę względem Władimira Putina prowadził Donald Trump, a jaką politykę prowadził i będzie prowadzić Joe Biden. Więc jeszcze kilka miesięcy temu mówiono, że to Donald Trump jest taki prorosyjski, a te działania Joe Bidena, czy one mogą wskazywać jednak na prorosyjskość?
Tu nie chodzi o prorosyjskość, tu chodzi o to, że dla Joe Bidena czy dla Baracka Obamy, zresztą dla Donalda Trumpa też, ta część Europy jest kompletnie nieistotna w ich polityce. Paradoksalnie najbardziej antyrosyjskie działania mieliśmy za kadencji Donalda Trumpa, ale moim zdaniem chodziło o to, że było to ze względów wizerunkowych. Donald Trump był oskarżany o to, że jest zwolennikiem Putina, o to, że dzięki Putinowi wygrał wybory, o to, że Rosjanie mieli olbrzymi wpływ na jego elekcję, pomimo że tego nigdy nie udowodniono. I z tego też względu o wiele częściej stawał okoniem Rosjanom i Donaldowi i Władimirowi Putinowi, także dlatego, żeby przerwać te oskarżenia i żeby no, sprzedać się na zewnątrz jako ten, który absolutnie z Putinem i z Rosją nigdy się w żadnej kwestii nie będzie dogadywał. Chociaż wiadomo, że gdyby była taka konieczność, to by się dogadał. Dla Joe Bidena i dla jego otoczenia, które jest z grubsza powieleniem tego otoczenia, które było wokół Baracka Obamy, Europa Środkowo-Wschodnia i kwestie dotyczące polityki wobec Rosji są dużo mniej istotne niż kwestie polityki w innych regionach. Stąd nie spodziewam się tu, żeby doszło do jakiegoś zwrotu w tej polityce. Będzie mniej więcej to, co za Obamy. Może łagodniej, bo po prostu Joe Biden jest jeszcze słabszym politykiem niż Barack Obama, jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe. To zapytam w takim razie o zdanie również panią Joannę Miziołek. Bardzo proszę, pani redaktor, czy możemy dzisiaj w ogóle porównywać na podstawie tego spotkania, jaką politykę będzie prowadził Joe Biden z tą polityką w kontekście też polityki Donalda Trumpa? No, wydawać by się mogło, że jednak Donald Trump był w tej swojej polityce bardziej nieprzewidywalny, ale przez to też bardziej zdecydowany. Natomiast jeśli chodzi o Joe Bidena, no to widać pewną, mam wrażenie, spolegliwość. I widzimy to od samego początku, jeśli chodzi o te kwestie. To samo spotkanie z Putinem było takie kontrowersyjne dla nas wszystkich wobec właśnie tego, co dzieje się dzisiaj, szczególnie w Europie Wschodniej. I to spotkanie widać było spokojne. Ja nie pamiętam, czy to Donald Trump, czy to jakiś inny prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział o Putinie, że z tych oczu jakby nie widać duszy, tak? Że na tyle są takie chłodne te oczy Władimira Putina. No i wcześniejsze te spotkania właśnie prezydentów dostarczały jakiś sygnał. Po tym spotkaniu mam wrażenie, że nie ma jakiegoś takiego wyraźnego sygnału. Była to po prostu rozmowa dwóch polityków, którzy są na czele bardzo ważnych, istotnych krajów i które chcą ze sobą, jak rozumiem, współpracować, ale nie ma tam chyba jakiegoś większego, ściślejszego przekazu, który miałam takie wrażenie jednak, pani redaktor mówi, że prorosyjski był Donald Trump, ja nie odbierałam takiego wrażenia, to znaczy się zgadzam z redaktorem Skowronem, że to była kwestia interesów. Bardziej kierował się właśnie Donald Trump, tak samo w stosunku do Polski. Mówiono o nim, to nie jest moja opinia, tylko to mówiono o nim, że on jest prorosyjski. Ale dobrze, to zmienimy teraz temat i przechodzimy do naszego polskiego podwórka, bo ono jest bardzo ciekawe. Wczoraj kolejny odcinek pod tytułem Rzecznik Praw Obywatelskich. I co się okazuje? Lidia Staroń wybrana przez Sejm, ale już tutaj są znaki zapytania, no co będzie z panią senator w Senacie, bo tam będzie miała za zadanie przekonać swoich kolegów senatorów, ale czy będzie to łatwe, pani redaktor? Oczywiście nie będzie to łatwe. Tutaj teraz ta polityka, w którym to jednak w Senacie ma większość opozycja, będzie bardzo trudna dla Lidii Staroń. Pytanie, czy w ogóle ona jest w stanie przez to przejść, czy nie zostanie taki, jakby to powiedzieć, wytypowany urzędnik na podstawie tej nowej ustawy, która powstanie w Sejmie i po prostu będzie ktoś na wzór Rzecznika Praw Obywatelskich, bo trochę dzisiaj na to dużo wskazuje. Myślę, że pan profesor Wiącek, gdyby doszło jednak do tego, żeby on wygrał to głosowanie w Sejmie, to wtedy w Senacie miałby większe szanse. No z panią Lidią Staroń będzie jednak kłopot. No pytanie, czy PiS-owi też uda się może kogoś tam jednak namówić, przekonać jakichś senatorów, bo to też oczywiście nie jest wykluczone. Oni już w momencie tego głosowania tak trochę się liczyli, to znaczy, no bo też to nie było alfabetyczne, tylko równocześnie oni głosowali na Lidię Staroń i na profesora Wiącka, chcąc sprawdzić właśnie, ile gowinowców będzie w stanie poprzeć panią Lidię Staroń, a ile się wyłamać. Dlatego, jak rozumiem, być może tam też się rozegra pewien test, pewnie też w Senacie, może pewnych ludzi uda się, mówiąc kolokwialnie, PiS-owi przekupić, ale jednak stawiałabym na to, że chyba Prawo i Sprawiedliwość nastawia się na to, że takiego realnego Rzecznika Praw Obywatelskich pewnie nie będzie, ale będą to pokazać w taki sposób, że mieliśmy jakby ochotę na to i dobrą wolę, żeby ta Lidia Staroń tym Rzecznikiem Praw Obywatelskich została, a to opozycja stanęła okoniem i dlatego jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy zbudować jakieś takie nowe stanowisko, które spełniające
obowiązki właśnie Rzecznika Praw Obywatelskich. I pan redaktor Mirosław Skowron, bardzo proszę, no, jak Lidia Staroń przekona swoich kolegów w Senacie? Pytanie tutaj do pana. Nie przekona, pomimo tego, że przez lata była przecież związana z Platformą Obywatelską, to cała Platforma Obywatelska będzie przeciwko niej, bo uważa już za zdrajcę, tak, a nie senatora niezależnego. Tak po starej znajomości nie dadzą się namówić? Nie ma mowy i zresztą dziwię się, że tu, oczywiście ta kandydatura polegnie w Senacie i dziwię się, że nie doszło tu do jakiegoś dogadania się ze strony Prawa i Sprawiedliwości i ze strony opozycji. Dogadania się choćby na zasadzie wymiany kandydatów. Wiadomo, że kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich, który przejdzie przez Sejm, musi mieć poparcie większości Senatu. Wiadomo także, że kandydat, który został wybrany na szefa IPN, musi mieć poparcie większości Senatu. Można by było dogadać tak, że na przykład kandydat Prawa i Sprawiedliwości zostaje wybrany na szefa IPN-u i Senat za tym głosuje, a w zamian za to opozycja otrzymuje Rzecznika Praw Obywatelskich i za kandydatem opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich głosuje większość w Senacie, już poparta także przez Prawo i Sprawiedliwość. To byłoby moim zdaniem dosyć wygodne, bo Prawo i Sprawiedliwość i rząd generalnie nie za bardzo poważa tą funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie jest to coś dla nich istotnego. To służyło, tak jak Joanna Miziołek wspomniała, policzeniu szabel u Gowina i to był właściwie jedyny sens tego głosowania, bo wiadomo było, że później i tak się nie da nic z tą kandydaturą zrobić. A skoro jest to stanowisko dosyć nieistotne w oczach PiS-u, to można było je poświęcić. Z drugiej strony duża część opozycji, jeżeli nie większość ugrupowań, uważa, że kiedy tylko dojdą do władzy, to chcą zlikwidować IPN, więc tym bardziej mogliby poświęcić, wierząc, że oczywiście, że zdobędą tę władzę w następnych wyborach, poświęcić to stanowisko i przynajmniej mieć właśnie tego Rzecznika Praw Obywatelskich, który by był w ich przekonaniu takim kamieniem w bucie rządzącego PiS-u. Dziwię się, że do takiego targu politycznego nie doszło. Nieraz w przeszłości do takich targów dochodziło. Teraz mam wrażenie, że jest to jakaś taka gra na przeczekanie i ten wybór już 4 czy 5 rzecznika zakończy się dokładnie tak samo, co jest błędem i opozycji, i strony rządowej moim zdaniem. To ja zapytam również, bo wczorajsze te głosy, one rzeczywiście rozłożyły się bardzo ciekawie. Posłowie Gowina zagłosowali za Marcinem Wiąckiem, natomiast nie wszyscy. Były tam takie osoby, jak na przykład Mieczysław Baszko, który zagłosował za panią senator Lidią Staroń. Co dalej? Bardzo ciekawie też zagłosowali posłowie Kukiz 15, bo oni właśnie byli za panią Lidią Staroń. No, zróżnicowane głosowanie, jeśli chodzi o Konfederację, bo tutaj pan poseł Sośnierz, wychodząc na mównicę, powiedział, każdy zagłosuje tak, jak chce, zgodnie z własnym przekonaniem. Czy po tym głosowaniu widzimy jakieś nowe koalicje, jakąś nową opozycję, czy jakieś roszady sejmowe, tak to nazwę pani redaktor Miziołek? Mi się wydaje, że mimo wszystko, ale nadal cały czas Jarosław Gowin jest silny, no bo jeżeli on ma swoich 8 posłów, no to wydaje mi się, że nie doliczył się Adam Bielan tych wszystkich polityków, których mógłby przejąć do tej swojej nowej partii republikańskiej. To było pewne zaskoczenie też dla Prawa i Sprawiedliwości, że on wyszedł taki w tym wszystkim wzmocnionym, bo nam się wydaje, że to jest mało, ale jednak te 8 szabel to wcale tak mało dla Jarosława Kaczyńskiego i całego rządu Zjednoczonego Prawicy nie jest. No to jest jakby normalne, że Paweł Kukiz i jego ludzie zagłosowali. Zresztą jakoś Paweł Kukiz, miałam wrażenie, że prawie oddał hołd Jarosławowi Kaczyńskiemu, mówiąc, że no, zagłosował tak, jak Jarosław Kaczyński chciał. Więc to też jest ciekawa sytuacja i myślę, że to trochę przedstawia, co będzie się działo w następnych miesiącach, bo skoro Jarosław Kaczyński zdecydował się na to, żeby jednak tego Jarosława Gowina, nie wiem, na jesieni czy w jakimś najbliższym czasie z tego rządu usunąć, no to może być bardzo niestabilny rząd, bo jakoś sobie nie wyobrażam tego rządu opartego właśnie na Pawle Kukizie, który jest dosyć nieprzewidywalnym współpracownikiem, jak go nazywa Jarosław Kaczyński, bo na razie jeszcze nie koalicjantem. No i gdzieś tam cały czas dobierać tych polityków, tak jak będzie próbował Adam Bielan w tej swojej partii. No też pytanie, jak to otwarcie, ta impreza tej partii, chyba zdaje się w sobotę, będzie wyglądała Adama Bielana i jak w ogóle ta cała koalicja będzie trwała, bo nie wyobrażam sobie chyba takiej jeszcze wspólnej koalicji z Jarosławem Gowinem wobec tej takiej dużej niechęci, którą dzisiaj ma do niego Jarosław Kaczyński. Bardzo proszę, panie redaktorze, czy pan sobie z kolei wyobraża taką koalicję, albo jakie roszady sejmowe pan sobie wyobraża, roszady partyjne? Moim zdaniem ta koalicja przetrwa na pewno do czasu głosowania tego pakietu ustaw związanych z Polskim Ładem.
I dopiero po tych głosowaniach będzie widać, czy Jarosław Kaczyński będzie chciał się pozbyć obydwu koalicjantów, nie tylko Jarosława Gowina i Porozumienia, ale także Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski. Ja obstawiam, oczywiście to jest ryzykowne, ale obstawiam, że Jarosław Kaczyński będzie chciał się pozbyć i Porozumienia, i Solidarnej Polski w ostatnim możliwym momencie, kiedy oni już będą mieli kłopoty z zarejestrowaniem list i ze startem samodzielnym do parlamentu, gdyż widać, że to jest trochę tak, jak Maciej Kożuszek Gazety Polskiej tak to ujął, że to jest trochę, zaczyna przypominać ta koalicja już patologiczną rodzinę, kiedy oni na siebie nieustannie krzyczą i to już tak słyszymy, że to już koniec, to ostatni raz, ale ten ostatni raz jest po raz szósty, siódmy, ósmy. Pamiętam taką wypowiedź marszałka Sejmu, wicemarszałka Sejmu Terleckiego, który powiedział, że gdyby to od niego zależało, to on pozbyłby się i Ziobry, i Gowina z tej koalicji, ale jest na razie radykałem. Pytanie, jak długo to będzie na razie, bo jeżeli Jarosław Kaczyński zacznie tak myśleć, to będzie tak myślała oczywiście zdecydowana większość PiSu i też się zaczną takie sugestie, żeby jednak Prawo i Sprawiedliwość kandydowało już jako jedno ugrupowanie, a nie jako koalicja, bo bardzo trudno wyczuć, jakie plusy jeszcze z tej koalicyjności są, bo głównie wszystkie te szarpaniny, te przepychanki pomiędzy koalicjantami a PiS-em przykrywają wszystko to właściwie, co chciał sprzedawać w pozytywnym tonie rząd i rzeczywiście jak przez długi czas były problemy ze Zbigniewem Ziobrą, to teraz zaczynają być problemy z Jarosławem Gowinem. Jak się opanuje Porozumienie, to zaczną znowu wracać problemy ze Zbigniewem Ziobrą i Solidarną Polską i to może trwać w nieskończoność. A mam wrażenie, że choćby te wybory, z których rzeczywiście powinno się może wyciągać wniosków ogólnopolskich, ale te wybory w Rzeszowie pokazały, że wielu wyborców prawicy bardzo źle przyjmuje takie ewidentnie na zewnątrz puszczane sygnały, że to nie jest już jedno i że to nie jest tak naprawdę zjednoczona prawica i że są te wewnętrzne spory. Czy wobec tych wydarzeń, wobec tych takich perturbacji w Zjednoczonej Prawicy i tego, co się dzieje w ostatnich dniach, czy na tym zyskuje dzisiaj Koalicja Obywatelska na przykład? Bo wiemy też, że odbyło się takie spotkanie Borysa Budki z Donaldem Tuskiem. No i teraz pytanie, czy Donald Tusk chciał powiedzieć przez to spotkanie Borysowi Budce: słuchaj, posuń się, bo ja tutaj na twoim miejscu za chwilę będę. Joanna Miziołek. Ja myślę, że Donald Tusk chce wrócić, tylko nie wie jeszcze, jak to zrobić. Bo jeżeli my słyszymy o jakichś takich dosyć, powiedziałam, kuriozalnych pomysłach, że on gdzieś tam chcą wpisać, żeby był jakiś drugi przewodniczący, jakiś drugi lider. Tam się pojawiają jakieś pomysły, żeby on był na przykład liderem Koalicji Obywatelskiej, a Borys Budka, żeby był nadal szefem Platformy, to ja uważam, że nic z tego nie będzie. To znaczy nic z tego nie będzie sondażowo, jeśli chodzi też o pozyskanie większej ilości wyborców. Donald Tusk, jeżeli chce wejść, to musi wejść na poważnie, musi zostać szefem Platformy Obywatelskiej i tyle. Gdyby to też chciał zrobić, to powiedziałby to wprost Borysowi Budce. Ja nie wiem, czy on to powiedział z tego spotkania, mało co przeciekło, ale to spotkanie też było tak, mam wrażenie, pierowsko-źle rozegrane, to znaczy gdzieś oni z tym szalikiem czy tym meczu, w ogóle nikt zupełnie się absolutnie tym nie interesował. I to też pokazuje, przynajmniej dzisiejszy powrót Tuska jest o tyle trudny, że coraz mniej emocji on wzbudza. Być może jeżeli... Dobrze, to ja na chwilę pani przerwę, pani redaktor, bo to, że czy to, że Donald Tusk chce wrócić do polskiej polityki, oznacza, że w tej zagranicznej, w tej europejskiej polityce na tamtej scenie nie ma już dla niego miejsca, poważnego miejsca? Ale jakie to jest miejsce teraz? On jest szefem EPP i tak naprawdę ta partia nie ma, znaczy to stanowisko nie ma żadnego znaczenia. Czy my znamy jakiegoś wcześniejszego szefa EPP? On siedzi w małym pokoiku, który nawet jest mniejszy od tego oczywiście biura, który miał w KPRM-ie, od tego biura, kiedy był szefem Rady Europejskiej. Nic się tam kompletnie nie interesuje. On się zajmuje jakimiś w ogóle krajami, które też z punktu widzenia niego są marginalne. Angela Merkel odwiedza go raz na ruski rok, więc dzisiaj w tej europejskiej polityce on nie istnieje, on nie ma znaczenia i on ma takie poczucie, on jest dosyć mocno sfrustrowany tą całą sytuacją, że właśnie coraz mniej ważnych polityków się z nim liczy. Więc myślę, że jeżeli on nawet by tam sobie był tym szefem cały czas, to może spokojnie działać w Polsce, bo on tam nie ma dużo roboty. I pan redaktor Mirosław Skowron, bardzo proszę. Pani redaktor, bezwzględna dla Donalda Tuska, zobaczymy jak pan redaktor... Ale to jest prawda, no, gdyby Donald Tusk podjął decyzję o powrocie na przykład 4 lata temu, to by była zupełnie inna bajka, chociaż też już nie aż taka. Natomiast teraz to jest tak, że wracałby do Polski polityk, który jest już od jakiegoś czasu na emeryturze europejskiej. Nawet kiedy on był przewodniczącym Rady Europejskiej, to chcę przypomnieć, że kiedy
pan Juncker dostał takie zadanie, żeby zrobić taki raport o tym, jak uzdrowić tak w miarę szybki sposób Unię Europejską i spowodować, że będzie ona działała lepiej, to zawarł to w dwóch punktach, pisząc ten raport. Jeden to był taki, żeby wprowadzić we wszystkich krajach euro, bo on jest takim bardzo radykalnym zwolennikiem wspólnej waluty. I drugi punkt to była likwidacja stanowiska, które zajmuje Donald Tusk. No to jest tak, że bardzo miażdżące, powiedziałbym, recenzja ze strony kolegi, który widzi połowę roboty w poprawieniu działalności Unii Europejskiej, pozbawiając się stanowiska. Natomiast Donald Tusk moim zdaniem ma problem rzeczywiście taki, jak miał trochę Aleksander Kwaśniewski przez długi czas, że bardzo młodo odszedł z tej polskiej polityki i trochę jak na polityka, będąc w dosyć młodym wieku, nie bardzo wie, co ze sobą dalej zrobić, a w Polsce został już tak naprawdę zapomniany. To jest trochę tak, że to jest takie marzenie polityków, no i części dziennikarzy też sympatyzujących z Platformą w starszym już wieku, że jak on wróci, to wrócą te dawne czasy, tak, ten 2007 rok, i że to będzie tak jak dawniej. Ale to jest tak, jakby polska reprezentacja w piłce nożnej po tej porażce ze Słowacją stwierdziła, no to teraz wracamy do źródeł, powołujemy Grzegorza Latę, powołujemy Andrzeja Szarmacha, no i wygrywamy tak, jak kiedyś wygrywaliśmy. No nie, nie wygrywamy. I mam wrażenie, że Donald Tusk trochę, no będąc jednak człowiekiem stąpającym, przynajmniej do niedawna miałem wrażenie, bo czytając jego tweety nie jestem już tylko taki pewien, ale będąc kiedyś przynajmniej człowiekiem stąpającym twardo po ziemi, wie dobrze, że ten jego powrót w obecnej sytuacji może wiązać się z jakąś bardzo dotkliwą porażką wyborczą. I to niech będzie puenta naszego spotkania. On się boi takiego powrotu. Bardzo dziękuję. My widzieliśmy przed chwilą zdjęcia, że już spotkanie Joe Bidena z Władimirem Putinem się zakończyło. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie, za te komentarze. Joanna Miziołek Wprost, a także Mirosław Skowron, Polskie Radio 24, byli Państwa i moimi gośćmi. A już za chwilę kolejna rozmowa.